We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, manowam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hogwarts Legacy! Powalczyłem, zużyłem trochę kapusty, na szczęście nowe już się robią w moim kochanym pokoju życzeń. Tak więc łyczek eliksiru, skamieniała skórka i wchodzimy na arenę walk. Zobaczmy, co tym razem przyjdzie nam zdziałać. Super, arena. Zajebiście, ale co takiego? Aha, okej. Okay. To jest po prostu arena walk. Tu się nic takiego wielkiego nie będzie działo. Niestety. Bo szczerze liczyłem na coś więcej. Ale najwidoczniej nie. Raz, dwa. Co? Czemu go nie trafiłem? Znaczy wróć, trafiłem, ale czemu nie zadał obrażeń? No co za dziad, no? Nie chcę dać się grzmocnąć. Co, zdziwiony? Bum, kowadłem. Unik! Unik! Blo! Okej, nie będzie protego, szkoda. No, Jezus, mówię, nie będzie protego i akurat dostałem protego. Idealną okazję na nie wręcz. O szczyt! Okej, jeszcze dwa trole i wyzwanie będzie zaliczone. Wilczki, no to będzie banalne. O, trochę ich jest. No, średnio o to mi chodziło, ale dobra. Dobra, co dalej? Wywróć błotoryja na grzbiet. Interesting. A dobra, nie, są błotoryje, dobra. Czekaj, to potrzebuję flipendo znowu. No, który tak będzie leciał? Dziękować, naprawdę, potrzebowałem tego. Udało się i od razu starożytną magią. Pięknie. Jeśli jest jakiś przeciwnik, którego nienawidzę w tej grze, to są chyba te żaby jak na razie. I teraz nie żartuję, mówię totalnie poważnie. A po co mam atakować, skoro ty sam dostarczasz mi amunicję? Okej. Co to miało być? That's the student who would be. You've managed the hall!
No, Wotory oczywiście nie zginął. Nie wiadomo dlaczego. Mimo, że został piorunem prosto z niebios. Żegnam pajączka. Z tych dwóch kmiotów. Mi się taki turbofokus włącza podczas walki z tymi cholernymi żabami, że to jest niemożliwe. Ale to cię nienawidzę z nimi walczyć. Bo to jest postać... Postać! To jeszcze była postać. To jest przeciwnik, który jest tylko i wyłącznie gąbką na obrażenia. No, zaraz po trollu. Oj! No i dostałem po mordzie. Jezus! Ukończ walkę w czasie, zadaj czekaczowi obrażenia w powietrzu. Okej, okay, no to będzie proste. Szybkie healowanko. Ty dziadu. Dobra, jeszcze tu jest jeden. Raz, dwa, protego. Jedziemy. Raz, dwa i trzy. I dało to trochę mało. Ha, zdążyłem! Niewiara, zdążyłem gościa grzmotać tym kamulcem. Dobra, ty se tam stój. Okej, niewiele sobie z tego zrobił. Tu mam pół minuty, żeby tę walkę skończyć, ale nie mam bladego pojęcia, czy to mi się uda. Ty! Jezus, ja jestem idiotą! Jeden eliksir. Drugi eliksir. I rzucaj roślinki, idioto cholerny. Czy to byś mogło o tyle szybciej skończyć, no? O! Jaki fuks! Ostatnia możliwa sekunda i mi zaliczyło. Nie wierzę w to! Nie wierzę! Ale proszę, jednak się udało! O kurde! Troll numer uno! I numer dos! Oj, to był chyba bardzo głupi pomysł, Jezus Maria, patrole. Ej, dacie mi to zawadę? Byłaby bardzo, bardzo przyjemna! Trzeba tarczę... No shit normalnie! Serio nie domyśliłem się, że to nie zaklęcia użyć, żeby przełamać tarczę. Dobrze. Ej, leczonko. Aj, trafiłem tego słyszałem. Dobra, rzucamy roślinki. Kurde, dobra. Maxima pozwala mi przełamać. Ej, co jest? Było powiedziane, że Maxima przełamuje tarczę. Ej, teraz się czuję oszukany. To, żebym się popisał teraz normalnie. Akio, do mnie! Petrola, proszę, petrola.
Wszystko pakujemy we trolla. No oczywiście miałem nie oznaczonego i tego co powinienem. Dobra, stop. Eliksir napar gazowy. Przepraszam bardzo, jakbym się pomylił. Napar gazowy, a nie eliksir gazowy. Dobra, jeden troll padł. I był to 10. troll. Że miło. Dobra, szybciej zaklęcia. Kurde. Aha! XD? Co go tak wstrzymało? A nie, przepraszam bardzo, to nie ten. To nie troll się zamachiwał. To ktoś do mnie po prostu strzela. Znalazł się. Okej, okay, prawie się. Ej, ale widzę, że naprawdę narobiłem sobie eliksirów wulgenowych i teraz się to widzę przydało. No z tobą już skończyłem. Skąd wiedziałeś? No kurde! Durna kupa mięsa! Wow, to miałem jak kierujący w lóż. Kongrac. Dziękować. Nie! Dziękować. Idzie. No ej! Dzięki. Nawet nie wiem, czy go trafiłem, nie? Raz na pewno. Stój. Glacius, Defindo, Confringo, dziękuję, do widzenia. Rest easy, my large friend. Okej. 12 minuta odcinka. Większość jak na razie zajęło mi całe to wyzwanie. Nie powiem, było fajnie, ale widać było, że troszeczkę za trudno jak dla mnie. W sensie, no, brakowało, znaczy po pierwsze brakowało ogaru w mojej durnej łepetynie, bo mogłem urzucić sobie tentakule, mandragore i tak dalej. Boli mnie, że nie ma jednego guzika, żeby rozrzucić od razu, rzucić dookoła siebie dwie tentakule, trzy mandragory, czy wróć, trzy kapusty i jeszcze walnąć sobie mandragorę. To byłoby zajebiste. Po prostu, rzucacie ten worek, gdzie to trzymacie na ziemi i wszystko wyskakuje i nawala w przeciwników. Mwah. Symfonia destrukcji po prostu. Byłoby to cudowne. No ale cóż, niestety. Nie pomyślano o tym chyba. Albo pomyślano, ale stwierdzono, że to trochę za mocne rozwiązanie. Tutaj kolejne obozy poczyszczone na mapie. Tak więc level poszedł mocno, mocno w górę. Legowisko, ale nie tego, co mnie interesuje. Ja na razie lecę do Feldcroft. Znaczy wróć, już jestem w Feldcroft. Znaczy w regionie, ale jeszcze lecimy tak teraz konkretnie do wioski. Bo we wiosce mamy się spotkać z Sebą i poznać jego siorę. Tak więc ja z wielką chęcią to uczynię. To już jest Feldcroft? Czy tak, to już jest Feldcroft. Okej. Okay, mam tu jakąś skrzynę, nie? Z eliksirem Wigenowym. Miło. O, tam jakiś czegoś tego nie zauważyłem na mapie. To jest wręcz dziwne. Starałem się dość mocno plądrować każdy możliwy obóz, no ale... Proszę, proszę, jednak mi coś się umknęło. To jest księżyc? Nie, to chyba kasa zostawiona na stole. Tutaj mamy dwie skrzynki obok siebie. Aha, co to stara przeciwnica? To są kukły po prostu treningowe. Tu akurat proszę na drugi level zamek. Dobra, mamy jeden. No. Dziękować. Ale dalej jestem zdania, że to powinno być automatyczne. What do we have here? A demigod. O proszę, gdzie też on jest? Revelio.
Gdzie jesteś, Demimozie? A tu żeś się schował, skubańcu. Dobra. No, kurde, nie ten guzik. No dobra, przejście do mapy jest akurat dość płynne. Przewijmy sobie czas do nocy. Mind now, Demi, guys. No, jak już przyszedłem, to zabiorę. Przy okazji zabiorę też pozostałe rzeczy, jakie tutaj są. Niebieska szlafmyca, taki mech. Dosłownie mech, bo jest jeszcze gorszy od mojego. I... Po drugiej stronie, czy po drugiej, za tą Hawirą właściwie, nie po drugiej stronie. A tutaj sobie coś stoi. Ciemny morski korkociąg. Uchwyt na różdżkę, okej. Okay. Dobra, tu jest strona Rebelii, widzę. Na mapie. Manekiny treningowe, mieszkańcy Feldcroft czasami używają ich do ćwiczenia rzucania zaklęć. Szczególnie po niedawnych atakach goblinów. Okej, okay, tutaj widzę też skrzyneczkę od razu z tyłu. Tak sobie przeszukamy, ale jest to coś mega gorszego. Tak więc, czy było warto? No, dobre pytanie. Tutaj jeszcze jakaś skrzynunia. Ciągle gorsze rzeczy wypadają. Jestem troszeczkę zawiedziony. Tutaj mamy jakąś też karteczkę, widzę. Przy studni. Studnia Feldcroft wyschła podczas wielkiej suszy jakieś 400 lat temu. Niestety doprowadziło to do śmierci wielu ludzi, w tym co najmniej jednego chłopca, którego ojciec zaniemówił na wiele lat po tym zdarzeniu. Legenda głosi, że resztę mieszkańców uratowała grupa dobrotliwych czarownic i czarodziejów, którzy usłyszeli nieznanej wcześniej potężnej magii, by ponownie zawodnić ten region. To jest Oshinab, guys! Czyli to Feldcroft była tamta, byli ci obrońcy. Proszę, proszę, znaleźliśmy miejscówkę ze wspomnienia. W ogóle poza nagraniem zrobiłem jedno ciekawe osiągnięcie, a mianowicie trzeba flipendnąć krowę 10 razy. Nie wiem, co na to wpadło, ale no dość ciekawy pomysł. Mały stolik. Ogólnie małe stoliki do gier, dobra. Tam na górze chyba tego kasa, więc nie ma co tam iść. Jeszcze jakaś skrzynka obok stracha na wróble. A w dyni schowano. Spoko. A jeszcze tu jest jakaś skrzyneczka. I oj, proszę, i na górze jest Seba. To mi akurat na rękę. To akurat zamek na pierwszym levelu. O, już miałem jedno, to jeszcze drugie. I cyk. O, niebieska szachownica. Spoko. Teraz ciekawe, czy to będzie się rozgrywał nocą, czy jednak się to przewinie do dnia. To jest dobre pytanie akurat. Tak, przewinie się do dnia. Dobra. Tutaj muszę poczekać, aż Seba się pojawi. You made it. No udało mi się przemedytować zaraz obok ciebie. Nie mogłeś nie obudzić trochę wcześniej, Seba? Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Aura and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Prowadź. W cieniu posiadłości nazywa się misja. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside.
Rebellion. A tak, my coś myślałem, że a nóż będzie tutaj do zebrania stroniczka, no ale jednak nie. Aha! Sebastian, where did you? Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivel figs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. A możemy się tego poczęstować. No cure. When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. Jak on? Co on wielce zrobił? Ty zacząłeś drzeć mordę, wujaszku. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Spoko, not the visit he'd hoped for. Ja tam zagadam ze swoją rodzinką. Those bouts of pain are difficult to bear. Ensalo. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts. And often suddenly, it's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecate. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. Może. Well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Okej. Ej, ale mam teraz chociaż, dobra, może nie, na razie zamknę mordę. Zobaczymy, czy gra potwierdzi moje przypuszczenia. Jeśli tak, to się nimi podzielę. A jeśli nie, to może kto wie, może też. Podjął decyzję, mogę spróbować. Nie ma co. On podjął decyzję, zrobi wszystko. Wszystko. Aby zdjąć tę klątwę. Jeśli znajdzie rozwiązanie. I'm afraid it's really up to Sebastian and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Ty powinnaś się trochę nakrwić. Wyglądasz jakbyś cię ktoś żywcem z grobu wyciągnął, koleżanko. List od Sebastiana do Anne. Droga Anne, bez ciebie to nie jest ten sam Hogwart. Cóż, Sharp wciąż jest równie okropny, ale wiesz co mam na myśli. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. Sebastian. Okay, to jabłko jakbyśmy sobie chcieli przegryźć. I tutaj kolejny list. Ando Sebastiana. Sebastianie, to mój zestaw do mikstur, nie twój, nie ruszaj moich rzeczy. Okej, okay, ej, czekaj moment, chwilę. Okej, okay, rozumiem, to jest łóżko Ann. To jest pewnie łóżko... Nie, to może być łóżko Ann, to łóżko wujaszka. A jak rozumiem, łóżko sobie gdzieś wcięło, bo on teraz mieszka w Hogwarcie, tak? That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir.
Sebastian. O, i to jest poprawna postawa. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. No właśnie, nadzieja nie musi być zła. Ja jestem zdania, że okej. Okay. W sensie, na razie nie wiadomo, czy istnieje lekarstwo na te klątwę. Czy lekarstwo na te klątwę. Czy można ją jakoś odczynić. Fakt, że może jakieś istnieć i dawać tym nadzieję Anne, to nie jest okrucieństwo. To jest po prostu dawanie nadziei. Okrucieństwem jest trochę to, co ty robisz. Mówiąc, nie, nie ma nadziei. Nie ma nadziei. Nic tego nie odczyni. To jest okrutne. I wręcz idiotyczne z twojej strony. Wujaszku. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may be well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. Widać taki mocny konflikt pokoleń tutaj. Sebastian, który naprawdę wierzy, że można odnaleźć lekarstwo, oraz wuj, który definitywnie sądzi, że Seba jest albo za młody, albo jak to się mu, jak to wiadomo, wujaszek jest starszy, więc wie lepiej i ma w nosie zdanie Sebka, który nawet gdyby nie znalazł to lekarstwo i by z nim przyszedł, to on zrobił to samą figą. Puh! Nie ma! Ja wiem lepiej! Ty jesteś smarkiem, nic nie wiesz. Ja wiem lepiej, bo jestem starszy. I powiedzcie mi, ile razy mieliście takie coś w życiu? Bo ja miałem bardzo dużo. I za każdym razem, zwłaszcza kiedy wiedziałem, że to ja mam rację, będąc wyuczonym w danym temacie, albo bynajmniej lepiej doedukowanym od osoby, z którą się kłóciłem, i nie zawsze byli to moi rodzice, bo dość często się tak z nauczycielami też spierałem. Czasem tak miałem i ja wiedząc, że doczytałem się, wiem lepiej, a nauczyciel gada mi jakieś totalne głupoty, ale twierdzi, że wie lepiej, bo jest nauczycielem i jest ode mnie starszy, mnie po prostu trafił szlak. Bo jakby, kto wie lepiej? Ktoś, kto o tym czytał więcej, czy ktoś, kto tylko wkuwa nudną, znaczy kto uczy uczniów nudnej teorii, a nawet sam nie sprawdza, czy to, co jest napisane w podręczniku, z którego uczy, jest faktem, czy tak ostro ktoś napisał jakieś pierdoły. A takie, niestety, rzeczy się dość często zdarzają. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Okej. Okay. Wiesz, to głupie pytanie, skąd on ma to wiedzieć? Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Czy ja już tu byłem? Nie, raczej nie. Nawet tu, bo na kilometr był z daleka, daleko Aha, użyłem tego, ale nie, okej. Okay. O, o, o.
another toy? A mnie tam jedno. No jak mi cholera jedna przeszkodziła, no. Stary, to nie jest aż tak wysokie. No, to skoro już mamy za sobą rzeczy istotne, to zabawmy się jeszcze z wami. Bez jaj. Co to miało być przed chwilą? Uuu, starożytna magia obok. To mi się akurat podoba. Pomiłówka Merlina na górze. Czekaj, Seba, weź ty mnie prowadź. Broń Feldcroft. Aha, dobra, jeszcze tego jednego trzeba rozwalać. O, pogryw. Gdzie on jest? Tu gdzieś. Hej. You've made your last mistake. No, seriously? Dowódca na 35. Ty, czy ja go właśnie złaszatowałem? Nie gadaj, że go złaszatowałem tą beczką. Nie, dobra, żyje jeszcze. One less human to worry about. Listen, defend us. I won't be back. Tamtego gdzieś wywaliłem poza kadr, powiedzmy. Tego się nie spodziewałeś, co, cwaniaku? Nią. Nią. Nie, o kurde! Aj! Ła! Ono do mnie! I pięknie. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Stary, dla mnie coś takiego to już jest normalność. Czy tam norma, właściwie powiem powiedzieć, normalna. No, tak, to chciałem zrobić. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Zabijają bez powodu? Nie no, na pewno coś... Powinno się widzieć, a nie słyszeć. Nie, na pewno coś chcieli ukryć. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Okay, teraz jestem prawie pewny. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Jeśli lojaliści tutaj przybywali, i to konkretnie goblin jakiś rzucił klątwę, to są dwie opcje. Albo był to jakiś totalnie losowy goblin, albo był to sam Ranrok. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Stary, ja na ministerstwo takich spraw bym nie liczył. Naprawdę, są beznadziejni w takim przypadku.
Ciekawe. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. No. Niestety bądź nie są. Ale patrzcie, nieważne czy to, jaki goblin to rzucił. Przecież ja osobiście jestem na Ranrocka, bo widać, że ta klątwa jest pewno dość potężna. A co za tym idzie? Została ona użyta, znaczy użyta, została ona rzucona przy pomocy starożytnej magii. A więc, skoro my widzimy ślady starożytnej magii, to być może będziemy w stanie An wyleczyć. Bo teraz ta gadka od wujaszka jest bez sensu z tym, że wiemy lepiej od świętego Munga. Tak, wiemy lepiej, bo w świętym Mungu nie ma żadnego maga, z żadnego krańca świata, który potrafi używać starożytnej magii, bądź nawet, nie wiem, taką pierdołę, jak właśnie te ślady starożytnej magii widzieć. Bo to jest pierdoła w kontekście do tego, co ja mogę robić faktycznie tą starożytną magią. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor. Rebellion. Centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Profesor? Może jeden z obrońców? Who knows? This well looks familiar. Okej, stąd rzucili zaklęcie, to pamiętam. Stali tak na wzniesieniu i stąd obrońcy rzucili zaklęcie. I nawodnili obszar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain. O właśnie, dokładnie to samo. Dokładnie to samo, co ja chciałem teraz powiedzieć. I tutaj jeszcze jakiś portret chyba. Jest. Ale kogo? Plus jest on jeszcze zniszczony, dodatek. I to może być portret. Wątpię, że tej trzeciej babki, bo ona miała inny strój. Czy to może być portret Izydory? Może? Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Co nie? I to jest właśnie trochę dziwne, nie? Dlaczego ktoś miałby niszczyć ten portret? W ogóle da się chyba przejść, ale pogadajmy z sobą. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you? I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Got him! Her name was Isadora Morganarch. She was one of the keepers. No nie wiem, czy była wtedy jedną z obrońców. Quidditch. And you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Dobra. Look at this. To idziemy tędy teraz, nie? Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Dobra.
A stairwell. Do piwnicy zapewne. Skąd tu się wzięły diabelskie sidła? Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Revelio tells me they're after something bigger. Wpis z pamiętnika Izydory 1x7 i 2x7. Okej. Okay. To mój drugi tydzień w obozie. Każdego dnia przybywa więcej osób. Mugolscy lekarze oraz niektórzy nasi uzdrowiciele robią dla nich co mogą. Rozpacz jest wyczuwalna. Ci, którzy przeżyli zarazę, będą już zawsze żyli z ciężarem straty. Gorączka może minąć, skóra może się zrosnąć i zabliźnić, ale niszczycielska gorycz pozostaje. Widziałam mężczyznę przypominającego mego ojca, który stracił dziecko. Nie potrafił sobie z tym poradzić. Chciałbym mu jakoś ulżyć. Zaczynam myśleć, że inni się mylą. Mam możliwość pomóc tym biednym duszom. To takie arbitralne, że nie pomagamy im pozbyć się tej udręki. A journal entry of Isidora's. I should hold on to this. Okej, to był strzał, że mogę to zniszczyć, no ale dość trafiony. Wpis numer 2. Przybyłam tu dla nauki, ale chcę pomagać. Ta wewnętrzna sprzeczność jest przytłaczająca. Tak jakby magia chciała uzdrawiać, ale jej to uniemożliwiam. Czy powinnam tracić nadzieję? Czy już zawsze będę żałować, że nie zrobiłam więcej? Nie mogę patrzeć im w oczy, wiedząc, że mogłabym zdjąć im ten kamień z serca. Widziałam, jak ten mężczyzna opuszcza dziś obóz. Ten, który przypominał mi ojca. Z pewnością nic wielkiego się nie stanie, jeśli mu pomogę. To przysłuży się moim badaniom, ale jako korzystny skutek uboczny pożytecznego wykorzystania moich umiejętności. Seems these journal entries are from Isidora's travels. Okej. Ale trochę niepokojący wpis, to be honest. Co ona chciała eksperymentować na człowieku? You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Proszę, proszę, skrót do krypty? I know it sounds strange, but honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. And I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible secret ancient magic passageway? Here we come. YOLO! I'm tempted to hold my breath. Ej, ale właśnie, bo jak to w sumie działa tak normalnie? Co teraz, nie wiem, bo jak to było w kastence? Fig podbiegł z nami do tego. Myśmy złapali, położyliśmy rękę na tym roboczo, nazwijmy to kryształ, bo wygląda jak kryształ. I nagle jakby ktoś po prostu wziął i nas tak, jak jakby takie przejście, cyk, do góry, i nas tak przeniosło. To czy tutaj to wygląda tak samo, czy my jakby przychodzimy sami, to jeszcze na chwilę jest otwarte i z nami idzie Seba? Dobre pytanie. Niestety cutscenki nie ma, więc się tego nie dowiemy. Witamy w Hogwarcie. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Okej, czy krypta była jakąś tajną kryjówką Izydory w Hogwarcie? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Co ty nie powiesz? Let's have a look. Pomyślmy, jest obraz, brak obrazu i brak obrazu. Jak sądzisz, czego tu brakuje? Diagram runiczny. No, jest symbol starożytnej magii i coś, czego ni cholery nie odczytam. Anything helpful in the note?
No właśnie nie wiem. Może gra mi powie, bo ja nie mam pojęcia. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrok and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure. A i co? Taka sama przekmina jak moja. I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Hmm. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Tajne skryptorium, tajna miejscówka z bazyliszkiem. Ile jeszcze tajnych komnat miał tu zbudowanych cholerny Salazar Slytherin? Little question from me! To jest druga sekretna komnata Slytherina, o której się dowiadujemy. Chociaż ta oczywiście może nie być kanoniczna. Dobra, zobaczmy. Tutaj nic nie wezmę, dopóki nie będę miał zaklęcia, ale mogę sobie natomiast ulepszyć maksymalnie eliksir Wigenowy. Cyk. Bo Levioso... Przepraszam. Jest fajne, ale nie jara... O Boże. Nie jara mnie aż tak. Choć pewnie finalnie i tak sobie wszystko wykupię, nawet jeśli sama gra uniemożliwi mi to. Akurat ja bym tego ludzkiego kamelona pod... inaczej. Całe to podkradanie bym podpiął... Całe... Właściwie te dwa drzewka tylko bym podpiął pod... Pod wyzwania. I kolejno za wykonywanie jakichś leveli wyzwań odblokowuje się to, co jest już niewpakowane i jeszcze dodatkowo jedna z tych umiejętności. Przykład, nie wiem, spetryfikuj na koniec 100 wrogów i dostaniesz tego lepszego petryfikusa. Bo w momencie, w którym to się odblokowuje no, w miarę szybko, to jest strasznie OP. Bo de facto podchodzicie do jakiejś grupki, nie wiem, 5 typa, cyk! I 5 typa spetryfikowanych. Na raz. Mega OP. Dobra, tutaj oczywiście do odznaczenia tylko i wyłącznie. Ale jeszcze muszę sobie misję zobaczyć, czy coś nie odblokowało już nowego. Odzienie jeszcze i... Czapka na łeb. Mamy co? Mieliśmy taką. Mamy taką. Mieliśmy taką. Mamy... taką nową, no ale myślę, że możemy w tym pochodzić trochę. Wiesz, trochę mnie to bawi, no bo jakby daję sobie uchwyt do różdżki, ale de facto nic mi ten uchwyt nie daje tak naprawdę. Więc... trochę po co ta mechanika w ogóle z tymi uchwytami? Meet me near the ruins of Felbarton Castle. After dark, do not tell anyone. Przed chwilą mówiłem, że muszę sprawdzić misję. Not say onaj. Jak ty normalnie masz wyczucie. I to jest... O, okej. Okay. Wingardium... Aha, potrzebuję Wingardium Leviosa. Okej, okay. W pobliżu ruin zamku. Zajęcia z profesor Shaw odbywa się na szczycie wieży astronomicznej nad wejściem do pokoju życzeń. Na zajęcia za terenem trzeba się przejść. Okej, okay, no myślę, możemy załatwić obie kwestie w jednym odcinku tak naprawdę, no bo no, to będzie po prostu idź... weź udział w lekcji, ewentualnie nauczyć czegoś nowego i tyle, a tym zajmiemy się potem. Tutaj tak, to ciągle nie wiem gdzie jest, trochę mi już to zaczyna irytować. A to, no to jest długofalowy quest. Tak więc dobra. Oznaczę sobie to, ale samym questem oczywiście będziemy zajmować się dopiero w kolejnym odcinku, także ode mnie póki co
to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!